O tym, czy nowa dyrektywa techniczna wpłynie jakoś na układ w stawce. O przepraszającym Helmucie Marko, o powrocie Sebastiana Vettela do samochodu Red Bulla i o obietnicy lżejszych bolidów. O tym będzie w najnowszym 8 biegu, na który już teraz Was serdecznie zapraszam. Jedziemy. Partnerem 8 biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Mamy tydzień wyścigowy w ten weekend Grand Prix Singapuru. Więcej o tym, co nas tam czeka w kolejnym czwartkowym odcinku. A ten odcinek zaczynam od takiej podróży w czasie Sebastiana Vettela, bo Niemiec wrócił za stery samochodu Red Bulla. I to dokładnie tym, którym zdobywał swój drugi tytuł mistrzowski. Mowa o samochodzie RB7 z roku 2011. Sebastian Vettel zrobił takie pokazowe jazdy na niebyle jakim torze, bo na pętli północnej, na Nordschleife, czyli tym legendarnym obiekcie, który do dzisiaj wzbudza mocniejsze bicie serca u wszystkich, którzy motoryzacją się interesują. To były takie pokazowe jazdy przed 12-godzinnym wyścigiem właśnie na tym torze. No i Sebastian mówi, że dla niego to taka świetna właśnie podróż w czasie, bo i ustawienie hamulca i gazu i ten sam fotel mówi, że od razu jak wsiadł do tego samochodu, to od razu poczuł się jak w domu. No i ten dźwięk, który cały czas robi na nas bardzo duże wrażenie. No i mieliśmy też tam pokazowe jazdy innych kierowców, którzy są jakoś związani z tym uniwersum Red Bulla. Mieliśmy Yukiego Tsunodę za kierownicą Hondy NSX GT3. Mieliśmy syna Nikiego Laudy, Matiasa Laudy, który wsiadł za stery samochodu swojego ojca. Mieliśmy Davida Coultharda, Ralfa Schumachera i też Jos Verstappen się załapał na jedną z przejażdżek. Dajcie znać, może ktoś z Was był na tej imprezie, całkiem blisko Polski, więc może podzielicie się swoimi wrażeniami. No a jeśli tutaj już było o tym, co niektórzy kierowcy robili w ostatnim czasie, to taki szybciutki, bardzo króciutki przegląd social mediów z ostatnich dni. Słuchajcie, Alex Albon, zaczynam od ciekawostki na jego temat, bo Alex ogłosił, że otworzy w końcu swój taki sklep z odzieżą związaną z Alexem Albonem, ale w zasadzie to nie będzie odzież związana z Alexem Albonem, a odzież związana z jego zwierzętami, bo Alex Albon ma cały w ogóle profil założony dla zwierząt, którymi opiekuje się jego rodzina, tam jest sporo kotów, są psy, generalnie cała rodzina tymi zwierzakami się zajmuje, więc niedługo premiera jakichś pierwszych ciuszków i jestem bardzo ciekaw, co z tego wyniknie. George Russell był na meczu rugby i później wrzucał też na stories, że kibicuje drużynie Anglii, więc widać wkręcił się w ten sport. Lewis Hamilton odwiedził skatepark, który mówi, że był takim miejscem mocno związanym z jego dzieciństwem, gdzie wiele czasu przesiadywał. Zrobił sobie tam taką małą sesję zdjęciową. Esteban Ocon i Pierre Gasly, czyli kierowcy Alpine, oni z kolei, słuchajcie, wybrali się na jeden z francuskich torów, gdzie odbywały się zawody, znaczy w zasadzie wyścigi influencerów. Najważniejsi francuscy influencerzy brali udział, to już taki drugi wyścig był zorganizowany, w wyścigu samochodami F4. To generalnie mega się mocno tam ogląda we Francji. Tak jak my mamy Freak Fighty, tak oni mają właśnie coś takiego dla influencerów. Możemy im tylko pozazdrościć. Gigantyczne liczby wykręcane na Twitchach, YouTubach, TikTokach i tak dalej. No i też kierowcy F1 się tam pofatygowali. Nazywa się to GP Explorer. Jeśli ktoś z Was ma ochotę, to niech sobie zerknie, jak to tam wyglądało. No a ten króciutki przegląd social mediów zamykamy Walterim Bottasem, który nie zamknął, a otworzył kolejny biznes, tym razem związany z winami. Walteri pochwalił się taką pierwszą buteleczką właśnie z sygnowaną nazwiskiem Walteriego Bottasa. No a ja teraz przechodzę do człowieka, bez którego wiele minut tego kanału, wiele minut odcinków na tym kanale by nie powstało, bo to człowiek, który regularnie nam dostarcza kontentu. No ale tym razem będzie mniej śmieszkowania, więcej trochę jednak powagi, bo Helmut Marko tym razem naprawdę przesadził. Cytowałem Wam ostatnio jego wywiad z telewizji Servus TV, no i tam padło jeszcze jedno takie zdanie na temat Sergio Pereza. Nie tylko, że jest nieregularny, nie tylko był wychwalany
tam Lando Norris, no ale też Helmut Marko powiedział, że no, Sergio ma problemy w kwalifikacjach, są górki, dołki. On jest z Ameryki Południowej i jego głowa nie jest tak mocno skupiona jak na przykład Maxa Verstappena czy Sebastiana Vettela. No i to już było takie pierwsze pomarańczowe, w zasadzie trochę czerwone już światło, jeśli chodzi o wypowiedź Helmuta, no i włączenie narodowości z tym, czy człowiek potrafi się skupić, czy nie, w zasadzie pochodzenia. No ale później jeszcze Helmut dorzucił troszkę ognia do oliwy do tego ognia, bo na stronie OE24AT powiedział, że nie, to mi nie o to chodziło, po prostu chodziło mi o to, że Meksykanie po prostu mają inną mentalność niż Niemcy czy Holendrzy. Ale kto wie, może to się da jakoś kontrolować. Chciał się trochę Helmut wytłumaczyć, ale nie do końca się wytłumaczył, tylko wręcz pogorszył sprawę. No i to się odbiło oczywiście szerokim echem w Meksyku. Organizatorzy wyścigu o Grand Prix Meksyku też wydali oświadczenie, w którym potępili te słowa i powiedzieli, że to jest w ogóle jakaś abstrakcja, żeby mówić, że kierowcy z Ameryki Południowej są naturalnie mniej skupieni niż kierowcy z innych krajów. No, samym błędem jest nazywanie kierowcy z Meksyku kierowcą z Ameryki Południowej, bo tak naprawdę Meksyk delicza się do Ameryki Północnej, ale okej, no i to po prostu jest bardzo głupie stwierdzenie, nie ukrywajmy, jak już sobie spojrzymy na kierowców z Ameryki Południowej, to było tam paru mistrzów świata i to takich paru naprawdę dobrych kierowców, więc no nie do końca Helmut Marko tutaj powiedział coś prawdziwego, no i chyba zrozumiał, że jednak trochę przesadził, bo wydał oświadczenie, a w zasadzie przeprosiny, powiedział, że chciał przeprosić za swoje dosyć ofensywne stwierdzenia i wyrazić się jasno, że absolutnie nie uważa, że można generalizować ludzi z jakichkolwiek krajów, jakiejkolwiek rasy czy pochodzenia. Chciałem po prostu zwrócić uwagę na to, że forma Checo jest bardzo zmienna w tym roku, ale nie powinienem był łączyć tego z jego jakimś kulturowym dziedzictwem. Więc Helmut Marko zrozumiał, albo ktoś dał mu do zrozumienia, że z tej sytuacji należy się wytłumaczyć. No ale to nie pierwsza, nie ostatnia taka, znaczy to już moim zdaniem trochę wykraczająca poza granicę dobrego smaku wypowiedź, a nawet na pewno, ale wiele innych na temat Sergio Pereza czy innych kierowców, no dla mnie to jest ocieranie się o taki, no w zasadzie trochę mobbing, bo on na temat swoich pracowników publicznie czasami mówi rzeczy, których później nikt nie potwierdza, albo które się później nie potwierdzają. No generalnie Helmut Marko ma takie po prostu słabe momenty i to był jeden z nich. A ja teraz powiem dwa słowa na temat dyrektywy technicznej, która pojawiła się w ostatnich dniach i która wchodzi w życie wraz z weekendem z Grand Prix Singapuru, bo może części z Was to się obiło o uszy. Generalnie FIA chciała doprecyzować to, w jaki sposób, w jakich okolicznościach, jak bardzo mogą uginać się poszczególne części aerodynamiczne samochodu Formuły 1. To tak w największym możliwym uproszczeniu, bo to jest oczywiście dosyć skomplikowane. Ja nie jestem człowiekiem od techniki, więc też nie będę wchodził w jakieś super szczegóły. W każdym razie, chodzi właśnie tak naprawdę o wytłumaczenie tych przepisów, które już wcześniej wprowadzono. No i pojawiły się od razu pytania, czy to może jakoś wpłynąć na układ sił, czy to kogoś znacząco spowolni albo przyspieszy. No, generalnie różnice w tym sezonie między poszczególnymi ekipami są bardzo niewielkie, więc jeśli czyjeś przednie skrzydło, czy jakaś część tylnego skrzydła będzie wymagała jakiejś delikatnej zmiany, może się okazać, że to będzie miało jakiś delikatny wpływ na formę jakiegoś zespołu. Ale czy nam to drastycznie zmieni układ sił w stawce? No na 99% nie. To nie jest tak, że nagle Red Bull spowolnia, ktoś będzie dużo szybszy. No nie. No i na ten temat też przy okazji Grand Prix Włoch, bo tam już ten temat zaczął się pojawiać, wypowiedzieli się Vasseur, Horner i Stella z McLarena. No i każdy z nich powiedział, że na spokojnie, to nie jest dla nas jakaś duża zmiana. To jest w zasadzie takie wytłumaczenie i właśnie uszczegółowienie tego, co wiedzieliśmy już wcześniej na podstawie przepisów technicznych. Teraz krótka aktualizacja tematu dotyczącego sprawy, którą Felipe Massa być może niedługo założy w Formule 1 i FIA. Pamiętacie, jego prawnicy wysłali list do FIA i do Formuły 1, oczekiwali szybkiej odpowiedzi, nie dostali jej, zdenerwowali się, powiedzieli, że za chwilę pójdą do sądu, ale teraz powiedzieli w agencji Reutera, że przedłużyli czas FIA i Formule 1 na odpowiedź. Do połowy października mają czas.
bo o to F1 i FIA poprosiły prawników masy, no i oni się wspaniałomyślnie na to zgodzili. Ale jeszcze tutaj ważna jedna rzecz. Jeden z prawników reprezentujących Felipe Massę powiedział, że ma nadzieję, że w tej całej sprawie pomoże im Lewis Hamilton, bo ma brazylijskie honorowe obywatelstwo, jest tam lubiany, jest za sprawiedliwością, jak to powiedział pan prawnik. No i mają nadzieję, że on jakoś w tej sprawie też może będzie uczestniczył. No, wiecie, jakby Felipe Massa twierdzi, że to on powinien być mistrzem świata, znaczy w zasadzie jego prawnicy mówią, że on jest jakby takim prawowitym mistrzem świata tamtego sezonu, więc no trochę byłoby głupio, jakby Lewis Hamilton pomagał w sprawie, w której teoretycznie chcą go pozbawić tego tytułu mistrza świata, więc nie wydaje mi się, żeby tam jakoś mocno w tej sprawie chciał uczestniczyć, a ostatnio zresztą pytano o tę sprawę, powiedział, że no nie będziemy teraz chyba wracać do tego, co było 15 lat temu, bo to było bardzo dawno. W każdym razie czekamy do połowy października i zobaczymy, jak FIA i Formuła 1 odpowiedzą. Może będzie jakiś procesik, który będziemy oczywiście później sobie relacjonowali. A w tym odcinku jeszcze dwa słowa na temat tego, jakie samochody mają być, kiedy po raz kolejny zmienią się przepisy. A te przepisy zmienią się wcale nie za tak długi czas, bo w 2026 roku. Wtedy będziemy mieli, przypominam, nowe silniki, ale też po prostu nowe bolidy. No i Nicolas Tombazis, czyli szef działu bolidów w FIA, powiedział w włoskim oddziale motorsportu, że będą inne wymiary kół, wszystko będzie, znaczy koła same będą węższe, też będzie zmienione tylne skrzydło i po prostu cały samochód. No i naszym celem jest redukcja wagi auta o 50 kg. Teraz to jest 798, jak zmniejszą o 50, to i tak w porównaniu do tego, co mieliśmy tam, nie wiem, 10 lat temu, to i tak będzie dużo, ale przynajmniej jeszcze bardziej te samochody się nie rozrosną, mimo że przecież będzie większa bateria, więc było ryzyko, że one mogą być jeszcze cięższe. Ale dobra, wiedzą, w którą stronę iść i mam nadzieję, tego się będą trzymali, bo na to wielu zawodników zwraca uwagę, że to jest duży problem w ściganiu się i w tym, jak te samochody są zwinne, bo po prostu są za ciężkie. Robert Kubica zawsze na to zwracał uwagę. Cały czas rozmawiamy na temat tego, w którą stronę powinniśmy z tym iść, ale generalnie jest szansa, że zobaczymy krótsze, węższe i lżejsze samochody Formuły 1, mówi Nicolas Tombazis. I tego chcemy. Wypowiedział się też Nicolas Tombazis na temat silników. Pamiętacie, jakiś czas temu Christian Horner mówił, że jest ryzyko, że te silniki to będą takie Frankensteiny, jak to on określił, że trzeba będzie nawet hamować jeszcze na długo przed zakrętem, bo energia, bo waga i tak dalej, i tak dalej. No i Toto Wolff to skomentował, mówiąc, że im coś nie idzie ta budowa silników, więc chyba próbują zmienić trochę przepisy. Do tego też się Nicolas Tombazis odniósł, powiedział, że tak, gdybyśmy te silniki z 2026 roku, które są planowane, wsadzili do obecnych samochodów, to być może mielibyśmy taki efekt, o jakim niektórzy właśnie mówili. Ale w ostatnich miesiącach już znacznie ten temat rozwinęliśmy, więc te komentarze już się po prostu zestarzały. Więc spokojnie, nie będą kierowcy specjalnie dużo wcześniej hamowali, żeby w ogóle przetrwać jakoś kółko, więc o to się nie martwimy. Nie musicie też martwić o kolejny odcinek, bo on pojawi się na tym kanale w czwartek wieczorem, zatem dzięki za dziś i do zobaczenia. Cześć, cześć!